Drodzy Państwo, jest taka nagroda, która jest docenieniem całej artystycznej drogi. To nagroda za osiągnięcia życia. Panie i Panowie, pan Janusz Majewski. Proszę Państwa, przeżyłem 80 lat, niczego nie obiecuję i zrobiłem ponad 80 tytułów różnych filmów, krótszych, dłuższych i uświadomiłem sobie właśnie dzięki tej nagrodzie, że przecież pracowałem z 80 ekipami. Średnio w każdej było co najmniej 25 osób. Już mamy 2000 ludzi, którzy ze mną pracowali, ale co ważniejsze, pracowali ze mną aktorzy. Bo tak naprawdę to ludzie chodzą do kina na aktorów, nie? A w każdym razie nie na żadne idee. Przeczytam listę aktorów, którzy u mnie grali, tylko tych, których już z nami nie ma. Aleksandra Śląska, Barbara Ludwiżanka, Ewa Krzyżewska, Zofia Mrozowska, Aleksander Bardini, Włodzimierz Boruński, Mariusz Dmochowski, Edward Dziewoński, Edmund Fetting, Gustaw Holoubek, Zygmunt Hübner, Krzysztof Kolberger, Tadeusz Kondrat, Tadeusz Łomnicki, Jan Machulski, Zdzisław Maklakiewicz, Zdzisław Morzewski, Leon Niemczyk, Michał Pawlicki, Czesław Wołejko, Roman Wilhelmi, Mieczysław Foj, Stanisław Zaczyk, Zbigniew Zapasiewicz i wielu innych. Odkryłem, że każdemu mojemu pogrążeniu się w sen towarzyszą senne marzenia układające się w przedziwne sploty fantastycznych wydarzeń, zacząłem te fantazje spisywać. I tak powstała moja prywatna księga snów. Jest taki sen, którego nie potrzebowałem zapisywać. Wracał tak często, że mógł go wciąż przed oczyma. Śniłem, że stoję na brzegu jakiejś wody i wpatruję się w drugi brzeg. Kiedy tak uważnie patrzę, widzę tam miasto. Poznaję je. To jest moje miasto, do którego chcę pójść. Chociaż boję się przejść, ale idę. Tak, idę po wodzie. Kiedyś mieszkałem. W
kiedyś tutaj z tego okna było widać cały Lwów. Te drzewa jeszcze wymarłutkie, nic nie zasłaniały tego. Ale do drzew nie mam pretensji o to. Po świecie, na granicy Czarnogórza, czeka ich wytęga dusza. Boże, uda się, że powrócę znów i zobaczę miasto Lwów. Bohaty, Boże, uda się, że powrócę znów i zobaczę miasto Lwów. Pańskie życie, panie Januszu, taki zrealizowany sen. Chciał pan zostać reżyserem filmowym jeszcze wtedy, kiedy nie wiedział pan, na czym to polega, i został pan. Zaczęło się od wspaniałego filmu Królewna Śnieżka. Miałem wtedy 8 lat. Zobaczyłem go w kinie Marysieńka. Ten film mnie oczarował. Chciałem go obejrzeć jeszcze raz i jeszcze raz. Wydaje mi się, że mnie zafascynowało, że ludzie się śmieją wszyscy w jednym miejscu albo boją wszyscy w jednym miejscu. I tak sobie pomyślałem, że to jest fajnie tym sterować. Zaczynamy na akcję, kończymy na stop. Akcja, aplauz, górę samochodu. Stop. Jest takie powiedzenie, że film jest fabryką snów. Czy pan się z tym zgadza? Ja myślę, że życie jest w ogóle snem jakimś, więc produkt życia jest też snem. Dzień dobry. Jak się panu spało? Dziękuję, doskonale. A co się panu śniło? Co mi się śniło? Nie pamiętam. Jak się obudziłem, to pamiętałem, ale teraz... Jak tak można? Trzeba zapisywać. Pan nie prowadzi ewidencji snów. To bardzo lekkomyślne. Lekkomyślne? Naturalnie, zwłaszcza taka okazja. Pierwszy sen na nowym łóżku. Ogromnie ważne. Szkoda, że nie wiedziałem. Znałam przed wojną jednego barona, który specjalnie podróżował, żeby co noc spać w innym łóżku. Jak cygan tak się kręcił po świecie. A zatem był to baron cygański. Nie, on nie był cyganem. Podkreśla pan rolę snów w ogóle w swoim życiu i w podejściu do życia, ale z drugiej strony jest pan dla mnie największym realistą polskiego kina, więc te pańskie sny są dosyć realistyczne chyba. Rzeczywiście mam bardzo realistyczne sny, tylko ich sens jest kompletnie nierealistyczny, ale faktura wydarzeń jest rzecz jak fotografia. Czyli ma pan takie sny jak i własne filmy. To znaczy niesłychanie ważny jest rekwizyt. Niesłychanie ważny u pana zawsze jest konkret pewien. To się zawsze dzieje w jakiejś konkretnej rzeczywistości. Co to jest? To rybolów. Wpadł w sieci naszych rybaków zeszłej zimy. Drapieżnik przecenił swoje siły i ofiara wciągnęła go pod wodę, zatapiając go. Tak, profesorze, kiedy szpody się zacisną, rozum przestaje działać. Przez tą pamięć obrazową, przez zawód, przez uprawianie tego zawodu tyle lat, to ja mam w głowie jakiś potworny magazyn kadrów z różnych filmów, z własnych filmów i nie tylko. I to się... A to tylko utwierdza pana w przekonaniu, że życie to jest taki sen właśnie, że właśnie nie wiadomo, czy pan to naprawdę przeżył, czy pan tylko nakręcił. Prawdę mówiąc, to jest myślenie życzeniowe. Byłoby fajnie, gdyby to się okazało snem. Gdybyśmy się obudzili i wszystko jednak byłoby dużo lepsze i bylibyśmy... W ogóle, żebyśmy się obudzili. Tak, no. Może się kiedyś obudzimy jeszcze. Nie puszczę cię nigdy.
Nigdzie. Gdzie? Ale Lwów też właściwie przeszedł w kategorię snów, mitów. Dla Polaków Lwów jest w tej chwili mitem. Ja byłem dzieckiem, ale jednak pamiętam ten okres jako taką jako erę szczęśliwości, takiego spokoju, dostatku. No ale cały ten folklor, który zrobił taką karierę, te piosenki ulicy Lwowskiej, ten bałak tak zwany, czyli ten specyficzny akcent. Mówił pan trochę po lwowsku? Oczywiście, że mówię, mogę w tej chwili powiedzieć nawet. Pan z Lwowa? Abu co? Bo ja też z Lwowa. O, ale bałakasz nie po naszemu. Tyś tu pewnie jakiś inteligencik jesteś. Tatu pewnie doktor albo profesor. I co, i znalazł się pan w Krakowie w pewnym momencie, odcięty od tego Lwowa? Kraków znam od 1945 roku, z tych pierwszych powojennych lat. I tak myślę, że dla mnie wtedy to nie, jeszcze nie istniała ta nostalgia za porzuconym miastem. A czy w ogóle mieliście wtedy pojęcie, że tam świadomość, czy oczekiwanie, że tam wrócicie? Do... Absolutnie tak. Moi rodzice do samej śmierci nie chcieli pojechać tam na żadną wycieczkę. Deklarowali, że w każdej chwili mogą tam się znaleźć, ale pod warunkiem, że tam wracają. Mieszkam we Lwowie. Tu się urodziłem. Wyjeżdżam stąd czasem nawet dość daleko do innych dzielnic świata. Na przykład do Krakowa, do Łodzi. Albo do Buenos Aires. Ale mieszkam we Lwowie. Chociaż nieobecny, lecz nie z mojej winy. Więc to Lwów mieszka we mnie. Co to za zamek? I wiesz? Wawę. Myślałem, że jest większy. Zejdę, bajoku. To była ta ulica w Krakowie i dom wtedy z surowej cegły na niepięknym osiedlu zbudowanym przez Niemców dla swoich urzędników. Janusz, jeszcze wyrośnięte dziecko, już potrafił wrażliwie utrwalać na fotografii nowe otoczenie. Tu wypadło mu przeżyć wczesną młodość i jej uniesienia. Szkoła nosiła wtedy nazwę Trzecie Państwowe Gimnazjum i Liceum imienia króla Jana Sobieskiego. Tam miała miejsce szczególnie zapamiętana mała matura 1947 i duża matura w 1949. Zaraz potem pierwsze wyższe studia techniczne wprawdzie, wszelako bardziej artystyczne. I ta przyjaźń przez tyle lat się jakby nie zmniejszyła, co jest bardzo dziwne, bo w środowiskach artystycznych to bywa różnie. To prawda. Poznaliśmy go idąc na studia wspólne, na studia architektury w Krakowie. A ja na dodatek spędziłem z nim 5 lat we wspólnym pokoju. Cały okres studiów przemieszkaliśmy razem. Urodził się z innym usposobieniem. Chciał zabłysnąć dowcipem, chciał swój czarny humor i humor abstrakcyjny wyeksponować. Chciał się ciągle wyróżniać pomiędzy ludzi. To, co łączyło, to niechęć, awersja, oddalenie od jakiegokolwiek życia zbiorowego, od życia zorganizowanego. Zapisać się do jakiejś organizacji czy stowarzyszenia, już nie mówiąc o takich kuriozach jak partia czy kościół, to było niemożliwe. Idą chłopcy, dziewczyny, idą silnie, promiennie, a
Stefan, jak poznaliście się z Majewskim? Znaliśmy się wcześniej, ale zetknęliśmy się dopiero na Wydziale Architektury. Z mojej klasy był jeszcze Sławek Mrożek, który z nami zaczął studia i dopiero na drugim roku przestał. I stworzyliśmy taką grupę przyjaciół, tak zwaną paczkę. Ale ten nasz zespół, który powstał, to właśnie się tak prowadziliśmy taki styl życia, który był bardzo źle widziany w tych czasach, bo to były czasy zdominowane przez tak zwany MELS. Marx, Engels, Lenin, Stalin, co usta słodsze miał od Malin. Wtedy to właśnie przyjęliśmy postawę życiową najdalszą od powagi, według maksymy pewnego XVIII-wiecznego aforysty. I tak nam już zostało. Od pewnego okresu zorientowaliśmy się, że bo te studia nie budziły zainteresowania, może talentów nie było do architektury. To znaczy wiadomo było, że na tym się nie może skończyć. Janusz zawsze wiedział od początku studiów, że będzie reżyserem, że nie będzie architektem. Zdjęcia robił ciągle. No i zresztą nawet szkołę filmową zaczął na Wydziale Operatorskim. Ale później, kiedy już kończył tę szkołę filmową, to obydwu nas zatrudnił jako artystów wykonawców. Obu nas Janusz w swoich filmach perfidnie uśmiercił, ale to my zostaliśmy z nim trwale. Sławek Mrożek uszedł z Januszowego filmu z życiem, ale to on rozstał się z nami całkowicie, pogrążony w największym uczuciu swojego życia, miłości własnej. To jest książka, która została wydana przez krakowski SARP, która opowiada o absolwentach Wydziału Architektury w Krakowie. A to jest Złota Księga Architektów, którzy nie zostali architektami. Którzy nie zostali, tak. Architektura przydała się tym wszystkim w tak zwanej karierze w innych zawodach. Że była jednak czymś, co im szalenie pomogło, ja to mogę potwierdzić. Coś jeszcze muszę takiego o Majewskim powiedzieć, co jest takim tradycyjnym miernikiem przyjaźni, że jest to człowiek, na którego można w potrzebie liczyć. I nigdy się nie zawiodłem, ani chyba Staszek. No zupełnie jak nie artysta właściwie. Jak nie artysta, to prawda. Mój kontakt z Januszem zaczął się właśnie z powodu dziewczyny. Janusz był wtedy na architekturze w Krakowie. Ja chodziłem do szkoły, do liceum imienia Augusta Witkowskiego, ale byłem wychowankiem domu dziecka, w którym były też dziewczęta w moim wieku. I jedna z nich stała się taką pierwszą i dość długotrwałą sympatią Janusza. Janusz, nie będę ukrywał, mnie imponował. Był od początku człowiekiem bardzo dojrzałym. I to była taka cecha, która go bardzo wyróżniała. A to nie przeszkadzało jego sukcesom, zdaje się, wśród płci pięknej. Znaczy, muszę powiedzieć, że cieszył się powodzeniem i korzystał z tego. Jeżeli chodzi o tę dziewczynę, w pewnym momencie ona wyjechała, bo potem miała zupełnie swoje inne życie. Janusz związał się z Zosią,
która była osobą zupełnie inną, wspaniałą. Stworzyli z Zosią zupełnie innego typu parę. Mogę powiedzieć, że wszystkie Janusza miłości były bardzo udane. Tak. W mieście ulicy Piotrkowskiej ograniczało się do czterech miejsc. Szkoły, kawiarni, grand hotelu i kwatery własnej traktowanej jako noclegownia. No, była jeszcze wytwórnia filmowa Zakład Socjalistycznej Pracy. Nikt się tam zanadto nie śpieszył. Ta szkoła była fascynująca już przez sam fakt, że na roku było 6-8 studentów. A ja przyszedłem po wydziale, w którym było 200 studentów. Ale wyobraża pan sobie 200 reżyserów na raz? To upiorny sen. Łódź była miastem przemysłowym, wiadomo. Dosyć smutnym w wyglądzie. Zwłaszcza, że w tamtych czasach to całe Śródmieście było zaniedbane. Było, no tak jak wszystko, smutne. I nagle pojawili się tacy kolorowe ptaki z ulicy Targowej. Zaczęło się to właściwie dosyć niewinnie. Zaczęło się od bywania w takiej dzisiaj już kultowej kawiarni Honoratka. I tam się nawiązywało znajomości. Myśmy mieszkali w jednym pokoju przez dłuższy czas. Z Polańskim. Z Polańskim, tak. I on mnie przyjął do siebie, bo ja nie miałem mieszkania i byłem bezdomny. I on mówi, to zamieszkaj ze mną. A miał wówczas tylko jeden bardzo szeroki tapczan zrobiony na zamówienie, bo takich rzeczy nie można było kupić. Ale on sobie zrobił taki tapczan, żeby ten tapczan był na różne okazje. Żarty się tam odbywały, ale od czasu do czasu były różne imprezy. No tak, ale oprócz oczywiście tego bujnego życia, to robiliście filmy. Myśmy zaczęli wtedy, ja moim rondem, a Romek Polański filmem Dwaj ludzie z szafą, myśmy zaczęli taki trend, to słowo nieznane wówczas, malutkich, zamkniętych fabuł. Nie idzie pan do kina? Nie mam biletu. Taka piękna pani. Bilety można zrobić. Masz? Ma pan bilety? Ma. To co, może pójdziesz do kina? Wiesz, jak bardzo chciałam pójść. Po ile te bilety? Po 10 zł. To co, może pójdziemy jutro? Jutro tego nie grają. Nie mogę, wiesz sam. Dawaj pan te bilety. Widziałeś tą twarz? No. Takiemu to możesz bilety sprzed miesiąca sprzedać. Sprzed roku, co? Jeszcze muszę wspomnieć o jednym profesorze, który wywarł na mnie ogromny wpływ, ale nie swoimi filmami, natomiast swoim stylem, sposobem bycia, swoją kulturą, swoim odczytaniem. Ogromnie wpłynął nie tylko na mnie, na wielu moich kolegów. Mówił o Antonim Bodziewiczu. To był wspaniały pedagog, ale przede wszystkim taki prawdziwy światowiec. Człowiek, który dla nas wówczas był prawdziwym Europejczykiem, który nam imponował swoją fajką, tytoniem fajkowym, wonnym. Ludzka szkoła filmowa. Cel westchnień 100 tysięcy polskich BB i 100 tysięcy zabójczych brunetów.
Montaż filmu to filozofia i poezja, zapewnia Antoni Bohdziewicz. Ba, żeby tylko mieli co montować po skończeniu szkoły. Jak skończyłem szkołę, bo jeszcze musiałem zrobić film dyplomowy przecież. I to miałem do wyboru, tak jak wszyscy absolwenci, albo pójść do krótkiego metrażu i robić samodzielne filmy, albo pójść na asystenta do fabuły. Wybrałem to pierwsze, bo chciałem samodzielnie coś robić i potem myślę, że dobrze wybrałem. Prosimy o ciszę. Oto on, Fleischer, autor 2000 fotografii. Wybraliśmy z tego zbioru tylko 200. W gabinecie portret wodza. Codziennie pan Fleischer ma przed oczyma jego słowa: kto chce żyć, musi walczyć. W lutym 40 roku ojczyzna przebiera pana Fleischera z pokrzywowej jesionki w czystą wełnę w kolorze Feldgrau. Wehrmacht przenosi naszego bohatera w inne strony. To Warszawa. Ludzie z opaskami. Dlaczego fotografuje ich tak gorliwie? A może wie już to, czego oni jeszcze nie wiedzą? Dobrze, bo ty zacząłeś cały cykl synkop od drugiej ćwiartki taktu, a trzeba zacząć od pierwszej. Od pierwszej. Zacząłeś pierwszej. Od drugiej. Posłuchajmy. No? Wywaliłeś, no daj sobie powiedzieć. No nie dam sobie! Uwaga, proszę panów, proszę o ciszę, nagrywamy. Jednocześnie Piotrkowska to jest część mojego życia. To fajnie, że tutaj coś takiego zostaje. Dziękuję wam bardzo. Ktoś powiedział, że mi dziękuję, że się zgodziłem. Czy ja bym zapłacił za to, że mnie jeszcze. To dobrze wiedzieć. Dziękuję bardzo. Państwo. Najprostsze. To nie za długo, bo trzeba nie upołudzić. Brawo! Nasz profesor ze szkoły, Jerzy Bosak, był tutaj szefem właśnie dokumentu. A równocześnie był szefem zespołu fabularnych filmów, które oprócz tego prowadził. I poprzez te krótkie formy trafiłem do jego zespołu i zrobiłem pierwszy film. Napisałem ten scenariusz w takim specyficznym humorze, jaki lubię. A należałem do pokolenia, które było za młode w czasie wojny, żeby walczyć, brać udział i tak dalej. A potem rozczarowało się tymi rewelacjami, które Chruszczow wyjawił światu. Więc przestało w ogóle brać udział w budowaniu socjalizmu. Byliśmy taki... Sparzyliście się na tym w swoich młodzieńczych brzonkach. Tak. I byliśmy z boku. I ten mój bohater filmu Sublokator jest właśnie takim wyalienowanym trochę społecznie
mężczyzną, który zamieszkuje w domu, gdzie są same kobiety. Można dzień, już za trudno. Panie Ludwiku. Niech pan je, śniadanie stygnie. Janka z nią przeszło 50 lat, z Jankiem się znakomicie pracuje, dlatego że on wie, że wkład operatora jest właściwie wkładem do jego filmu. W doborze tematów, w zainteresowaniach jest daleki od takiej doraźnej, socjalnej interwencji. Janka interesuje tematyka psychologiczna, niezwykłość wydarzeń w życiu. Styl jego pracy to jest jak gdyby rzutowanie prywatnego życia, jego zwyczajów prywatnych na to, co on robi. Ja zawsze z zachwytem patrzę na jego biurko, bo tam są przedmioty ułożone tak precyzyjnie, jakby kątownikiem sprawdzone, żeby wszystko równo leżało. I wydaje mi się, że taki sam szacunek dla struktury filmu przenosi Janek na dzieło. Szanuję bardzo Janka za jego formę prowadzenia rodziny. Janek ma córkę zamężną i syna żonatego i oni mają dzieci. I ta forma bezkonfliktowego prowadzenia tej rodziny opłaciła się. Janek jest przez te dzieci kochany, jest szanowany i wysoko respektowany. Nie tylko ze świadomości, że Janek jest autorem tych filmów i ma taką pozycję jako artysta, ale jako ojciec, jako człowiek, jako opiekun, jako przyjaciel z tych pozycji rośnie ta ciepła atmosfera rodzinna. Ten gość, wie pan coś na jego temat? A to jest kolejarz. Ten kolejarz, który się pierwszy raz pokazał w moim rondzie. Właśnie, bo będę trząsł drzewem! Co jest? To jest? Z łaspo spadniesz jak pan kolejarz? A potem go wtryniałem, gdzie się dało, w różne filmy. Trochę na zasadzie żartu, takiego autożartu. Na wspomnienie tamtej figury. Ale czy on też coś głębszego upamiętniał? To na przykład, że pan musiał się przenosić w życiu? Może to jest podświadome. Może to jest moja jakaś tęsknota do czasu, kiedy musiałem znaleźć swoje miejsce na ziemi. Nie wiem. Ktoś kiedyś nam zdradził tajemnicę, że kolejarze w tych teczkach noszą węgiel, który zanoszą do domu. Dziękuję, dobranoc. To była Hela? Panie starszy, jeszcze dwie wódki, proszę. Tak jest, proszę pana, zaraz bardzo proszę. W swoich filmach przywrócił pan do życia całe takie środowiska dotychczas nieistniejące, na przykład kelnerów w tych zaklętych rewirach. No które... tak, wtedy nawet kelnerzy uhonorowali mnie tytułem honorowego prezesa kelnerów polskich, Stowarzyszenia Kelnerów Polskich, a między innymi poza mną honorowali także Marka Kondrata. O, właśnie tego szanowanie. Mam wejścia teatralne. Dziękuję bardzo. Tylko słyszę swoje nazwisko, już wchodzę. Jeszcze jeden tam siedzi, ale to już... Pan jest na służbie. Miło.
Jak miło. O. Honorowy kelner. Och, pan ma nowe buty. Będę w bufecie. Od jutra. Będę pomagał Frycowi. Nie. Naprawdę? To ja się bardzo cieszę. A co to jest? Nigdy nie widział pan ważantów? A ja to wiedziałem, że pani jest ze wsi. Co ty myślisz tej suki, synu jeden, co? Kto będzie tutaj czyścił tacki, co? Ale ja nie, ja już... Co? Ja już, co? Proszę pana, ja już co? Jestem w bufecie. W jakim bufecie? To dlaczego tam nie jesteś, co? No bo pan Albin powiedział, że dopiero jutro. Ja pytam pana Albina, wraca mi do roboty i to szybko. Jak patrzę na ten film, nie tylko trafia mnie taki stan sentymentalny co do własnego czasu, ale także co do atmosfery, która w zasadzie dzisiaj, prawdę mówiąc, jest nie do oddania, bowiem myśmy jeszcze mieli do czynienia z ludźmi, którzy niejako pamiętali taki czas. W nich był powab tamtego czasu, pewna elegancja, sznyt, sposób bycia. To dotyczy także tego wszystkiego, co epoka przenosi, dzięki czemu ten film żyje w dalszym ciągu. Janusz wspominał o szczególe, o detalu, na który dzisiaj w filmie na ogół nie ma czasu. No ale to w każdym jego filmie to jest... No tak, no to jest detalista. Wiecie, tam jest taka scena. Służę uprzejmie, panie baronie. Ty jesteś chyba tu nowy, prawda? Tak, panie baronie. Jak się nazywasz? Roman Boryczko, panie baronie. To pewnie wolają na ciebie Romek. Tak, panie baronie. Tak. Co byś mi, Romku, polecił? Może któryś z tych ciastek, panie baronie. A może tort orzechowy? Jest bardzo dobry. Cały świat stoi za hovno, a ja do wielkiej prdeli. Ja to wam cikam dać. Poczuwa się pani do winy? Nie, panie prezesie. Ulica wydała już swój wyrok na Ritę Gorgonową, ale głos ulicy nigdy nie był głosem Boga. Wnoszę o uniewinnienie oskarżonej. To jest fascynujące w pańskiej twórczości dla mnie zawsze, że udało się panu jakby ignorować konsekwentnie ten PRL przez wszystkie te lata. To znaczy tak naprawdę stworzył pan sobie rodzaj takiej wyspy, nie wiem jak to nazwać, że ten PRL pana jakby nie dotyczył. Patrzę na to bardzo pragmatycznie. Po co ja mam odtwarzać rzeczywistość, która jest za oknem? No ale wszyscy do tego namawiali, prawda? Namawiali, tak, ale po co? Przecież ta moja pozorna wolność przez te lata, ten eskapizm, te filmy, które powstały dzięki temu takiemu, jak mówię, tym wariackim papierom, one są tak nietypowe, że jak gdybym nie istniał w ogóle, to po prostu, bo nie należałem ani do tej polskiej szkoły filmowej, ani żadnej historycznej. Do niczego mnie nie można było przykleić. Jak zrobiłem taki film Lekcja martwego języka, to się okazało, że według wspaniałej powieści Andrzeja Kuśniewicza, to się okazało, że dla działaczy, dla polityków tamtego czasu jest film groźny. Zgodzi się pan ze mną, doktorze, iż najbardziej fascynującą sprawą na naszej planecie jest śmierć. I to oglądana, opukiwana, jak pan mówił przed chwilą, z obu stron. Mam na myśli takie doznawanie, jak i zadawanie. Napijesz się herbaty? Ten oficer ma przed sobą dwa, najwyżej trzy miesiące życia.
Te mydełka przynajmniej pachną nie tak jak ten wojenny erzac. Proszę, niech panowie czują się jak u siebie w domu. W domu? Pan musi żyć. Wojna się skończyła. Mówiłem, że to jest fascynujące. A to jest tylko bez sensu. Powiedzmy, że wasz pana film obejrzy towarzysz sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, obwód Turka. Co on sobie pomyśli? Ano, on sobie pomyśli, a co wy się, towarzysze z PRL-u, wpierdalacie w nasze sprawy wewnętrzne? Tak sobie pomyśli. I co, proszę, będzie miał rację. Po drugie, nie należało wprowadzać do filmu tylu narodowości. To i Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi. A główny bohater? Austria. A ja się pytam, a gdzie Polacy? Nie ma. W polskim filmie, polskiego reżysera, nie ma Polaków. Gorzej, są Polki. To te dziwki w łaźni. No ale dziewczynki w łaźni mają imiona węgierskie. Jeszcze by mi tego brakowało, żeby się towarzysze węgierscy odezwali. Ten film jest w zamierzeniu historycznym. Taka była wtedy sytuacja w Galicji. To był tygiel wielonarodowy. A po co polska młodzież ma się tego dogadywać i to w taki inteligencki sposób? Polska młodzież doskonale wie, że Polska Ludowa jest krajem bez mniejszości narodowych i to jest nasz bezcenny skarb. Wielkie osiągnięcie mas pracujących, nie? A teraz wiecie, jeśli chodzi o wasz film. Czy to były największe represje, jakie pana spotkały? Nie pamiętam, ale na pewno było... Śmiesznie było. Śmieszne to było, tak. Ejże, panie Majesiu, pan się tu na te swoje despekta uskarżasz, a ja gorę, ja gorę. To było kultowe powiedzenie, pamiętam to. Tak, to wynikało z tego, że wtedy były tylko dwa programy telewizji w ogóle. A jak był jakiś film, zwłaszcza polski, nowy film i jeszcze do tego komedia, no to cały kraj oglądał to. Na pewno tego wieczoru. Sukces był oszałamiający, chyba niespodziewany nawet tego filmu. Słyszałam w sklepach, jak do ekspedientki ktoś mówił, pani tu się krząta tego, a ja gorę, prawda? Popijemy. Pan tu, panie Bogoszewski, wino popijać będziesz, a ja gorę. Wszelki duch pana Boga chwali. A ja gorę. Nigdy nie byłem szczególnie zainteresowany historią, a jeżeli już, to tylko niektórymi jej okresami. Nie mam też w sobie żadnego instynktu społeczno-politycznego. Co więcej, nie przepadam za serialami kostiumowymi. Otóż prawdą w tym zdaniu jest tylko ten przecinek chyba na końcu, ponieważ dokładnie jest odwrotnie. Nie, tylko chciałem powiedzieć, że niekoniecznie z wielką atencją odniosłem się do tego zadania. Zrobienia Królowej Bony, serialu o Królowej Bonie. Dlatego, że przeczytałem scenariusz pióra pani Auderskiej i tam jest końcowa scena śmierci Królowej Bony, która umiera w Bari, w swojej dawnej posiadłości, w swoim zamku, w upłakanych okolicznościach, otoczona przez służbę, która ją chce wyłącznie okraść. Spodobała mi się ta scena i myślę, że to warte jest zrobienia. I jeszcze drugi faktor, mianowicie Aleksandra Śląska. No! No! Bestia! Oh.
Czy panu mówi coś nazwisko Clark? Mówi mi to nazwisko, bo je sam wymyśliłem. To taki pseudonim wymyślałem w zasadzie na potrzeby jednej sztuki. To było w czasach, kiedy zarząd zajmował pusty, dziś brzydki budynek, ale program był artystyczny. Telewizja reklam i seriali wypięła tył swojej siedziby na tę poczciwą, starą. Współpracując z redakcją teatru, a szczególnie z redakcją Kobry, która kiedyś istniała, i zorientowałem się, że największe wzięcie miałaby tam u nich komedia kryminalna anglosaska. Wsiadłem i napisałem tą sztukę. To się nazywało Upiór w kuchni. Jak wygląda? Czy już... Tak, prawie. To znaczy, jest bardzo blada, biała, straszna. W rozpasionym pałacu nowej telewizji nie ma już miejsca dla twórczej produkcji. Sama w sobie jest dziełem sztuki? Tu muszę się panu przyznać, że mam kłopot z tym filmem, bo ja go nie lubię, tych CK dezerterów. Jakoś wydaje mi się, że ten humor nie trafia do mnie i... To należy na pewno do humoru typu koszarowego, ale też opisuje pewną epokę. Bo przecież o tej samej epoce zrobiłem lekcję martwego języka, tylko że o poważnej stronie tej epoki, a tutaj o jej karykaturze. Habak! Jestem oberleutnant Franz von Nogay i zostałem przydzielony jako zastępca waszego dowódcy, kapitana Wagnera. Z tego co widzę, stwierdzam, że jesteście rozpuszczeni i jako żołnierze nie przedstawiacie na razie żadnej wartości. Kastrat? To i kastrata mamy w tym burdelu? Patrz, jaka ta blondynka jest w porządku. Która? Bo są dwie. Nas czarno. W roku 1969 Janusz wraca do szkoły filmowej. Jako docent, potem profesor. Nauczycielem akademickim jest do roku 1991. W tymże czasie profesor wraz z rodziną zmienia miejsce stałego zamieszkania z Warszawy na Mazury. W okolicznościach estetycznie aż przerafinowanych Janusz prowadzi teraz cieplarnianą wegetację konesera uroków lepszej strony życia, co ma wpływ na figurę, ale muzom dzięki nie unicestwia w nim artysty. No ale jednak nie wytrzymał pan jako ten hotelarz, czy jakby to nazwać, tylko wrócił pan i zaczął robić nowy film. Właściwie to byłem tam trochę piątym kołem wozu, bo cóż ja tam mogłem... Żona przynajmniej mogła swój talent kulinarny tam rozwinąć bardzo skutecznie. Napisała dwie książki kucharskie, do których napisałem komentarze. Znawcy przedmiotu uważają, że to jest najlepsze moje literackie kawałki. Sad jak z Czechowa. Wiesz, dlaczego to nigdy nie będzie Rivierą Europy? Bo tutaj zawsze pada. Nie, bo nikomu nie powiemy, jak tu jest pięknie. Pan Tadeusz Drewno był producentem wszystkich filmów Majewskiego. No, wszystkich to przesadzam.
prawie wszystkich, jak mówi Janusz. On ma lepszą pamięć ode mnie. No ale ile ich było? 20? No, gdzieś tak koło 18. A który był najtrudniejszy film, jak pan pamięta? Mam się przyznać? No oczywiście. Nie było trudnych filmów z Januszem. Nie, to nie, poważnie, to nie uwierzę. W sensie rozmiaru produkcyjnego i takiego skomplikowania. No myślę, że Zaklęte rewiry z racji współpracy z kinematografią czeską, odnowionej po wielu latach przerwy. No złego słowa o nim od nikogo nie mogę wydobyć. Próbuję z różnych stron, nie da rady. Nie, no złe słowo, ja powiem jedno, o, że jest kilka filmów, których ze mną nie robił. Benedetto, idiot, toporu! Jazda! Jak ja się nazywam? Rane boskie! Hrabia Ramon Serrano Lopez II, powtórz! Hrabia Roman Syrena Leopard II. Właśnie tak. Zaraz pójdziemy na spacerek. Macie w tej chwili odsunąć tę szafę, bydlaki! I tu spotkało mnie coś najbardziej nieoczekiwanego w życiu szczęściarza i ulubieńca Fortuny. Ten film został zjechany do suchej nitki. Ale ja uważam, że to jest absolutnie niesprawiedliwe, bo po prostu zrozumiałem po nim w czasie, że to jest humor, którym śmieszy mnie i paru moich znajomych, a dla innych jest w ogóle niezrozumiały. Więc ja się trochę obraziłem na film i na tą branżę i na wszystkich piszących o nim i tak dalej. Powiedziałem, tak, to mam was w nosie, nie będę w ogóle robił film. Umarł król ekranu? Na szczęście nie. Ale narodził się, na szczęście tak, pisarz, autor Janusz Majewski. Pan Janusz wielokrotnie powtarza, że właściwie nie wie, co powinien był robić w życiu. Dzisiaj być może zostałby pisarzem. Że to pisanie książek jest mu bliskie, ciekawi go. Ma też bardzo dużą łatwość pisania, jakkolwiek by to brzmiało. Wiem, że czasami to brzmi niedobrze, ale ryzykownie. Rzeczywiście ryzykownie. Ale rzeczywiście potrafi pisać i jak sam mówi o swoim warsztacie, kiedy go pytamy, no ale co będzie w tej następnej książce, co to się będzie tam działo? Mówi, nie wiem, ja naprawdę tego nie wiem, siadam przed klawiaturą, teraz już klawiaturą komputera i piszę. I nie potrafię powiedzieć, co będzie w następnym rozdziale. Proszę wierzyć, że naprawdę ten tekst mi wypływa spod komputerowego pióra. On pisze pięknie, pisze eleganckim językiem, nie staroświeckim, nie nudnym, nie monotonnym. Używa słów, których zapomnieliśmy, a pamiętamy tylko ze starych czasów może. To jest wielka przyjemność pracować przy tych książkach. Tak, bliski plan i wyjdzie nam z kadru i to, co jest szerzej. Natura nie tyle pociągnęła wilka do lasu, ile las przyszedł sam do siedliska na Mazurach. Przypadkowe spotkanie reżysera z aktorem Leonem Niemczykiem i opowieść o jego barwnym życiu zaowocowało jako kolejny opus filmografii Janusza. Nawet, że już skruształ. Ja dosyć się w życiu na kobiety wyczekałem, wiesz? Na kobietę właściwą. Kameralne dzieło. Lepiej może powiedzieć rękodzieło. Niskonakładowy, nieomal prywatny film z twórczym, nieodpłatnym udziałem aktorów, rodziny i przyjaciół. Powstał utwór dojrzałego mistrza, pełen subtelnego, melancholijnego uroku. Dla kilku najbliższych reżyserowi osób, niestety pożegnalny na zawsze. Film zaiste bardzo, bardzo niedoceniony.
No ale nie było to jednak takie rondo ostateczne, ponieważ zrobił pan kolejny film. Zrobiłem to, co pamiętałem i to, co jest prawdą, bo tak to wyglądało. No. Ale powrócił ten nasz tutaj współoczekiwacz, bo kolejarz tam znowu jest na swoim miejscu. No właśnie, tutaj miałem okazję całą świadomością i premedytacją kolejarza odmieścić. Chłopaki, powiem wam, że... Szkoda, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie pierwszy raz, tak? To jest oczywiście bardzo miła nagroda, ale tak między nami mówiąc, wolałbym dzisiaj dostawać nagrodę za debiut. Jak pan myśli, co za tymi drzwiami? Nie wiem. Wejdę, to się dowiem.